Ta trzecia wojna domowa będzie chyba łatwiejsza. Rok 1114, na tronie zasiada cesarzowa Alicja, która, jak widzicie, jest piękna, jest geniuszem, jest muskularna oraz brzemienna. A kolejne dziecko, nieważne. Naszym dziedzicem będzie król Karol i on jest po prostu już nad człowiekiem totalnym. Ma chyba wszystkie najlepsze cechy, nie wiem, czy może być coś lepszego niż piękne, ale jest geniuszem, jest herkulesowaty oraz jest piękne, co spowoduje, że wreszcie będziemy mogli zrobić tą decyzję, którą tutaj chciałem, czyli wzmocnienie rodu, który daje nam następujące bonusy. Szansa na dziedziczenie dobrych cech plus 40%, szansa na nowe dobre cechy wrodzone plus 400% i mała premia do zdrowia. Jest to niesamowicie mocny boost dla całego naszego rodu. Nasza królowa jest świetną dyplomatką, szkoda, że tylko niestety tutaj ma rozwiniętą tą drogę Augustus. Ja średnio za nią przepadam, wolałbym albo dyplomację, albo hierarchię rodzinną. Częściej z tego korzystam. Też widziałem, że pisaliście mi w komentarzach, że dobrym sposobem na robienie pieniędzy jest oczywiście intryga, robienie haków. I tutaj z opcji dyplomatycznej gdzieś jest ta kolejna opcja, że możemy te haki sprzedawać za pieniądze. I okej, ale nie o to mi chodziło. Nie o to mi chodziło, bo to jest pewne eksploitowanie mechaniki, a w zasadzie to wykorzystywanie pewnej mechaniki. Ja po prostu się zastanawiam, jak dalej dobrze jest rozwijać nasze terytoria. Znaczy nie mam jak rozwijać tego dalej. No ale jednocześnie chciałbym zarabiać więcej pieniążków. Najlepiej byłoby mi teraz rozwijać chyba pieniążki z tytułu Królestwa Polskiego, ponieważ jest to królestwo, gdzie ja rządzę tym chyba bezpośrednio, tak mi się wydaje, bo jest to mój główny tytuł królewski, potem główny tytuł to jest Księstwo Małopolski, no i Hrabstwo Krakowa i są to tytuły, które zawsze będą na razie przychodziły na naszą główną postać. Nie chcę się bawić w to wydziedziczanie i tak dalej, więc ja chyba widzę to tak, że sensownie byłoby teraz nam rozbudowywać księstwo Małopolski w sensie gospodarczym, ponieważ tutaj ci wasale są moimi bezpośrednimi wasalami i ja z nich będę zarabiał najwięcej. I zresztą tak też chyba tutaj zrobię, że każę tym nie jestem pewien, czy lepiej się mi tutaj będzie wychodziło na budowaniu miast, żeby dawały mi pieniądze w tym księstwie małopolskim, czy lepiej wyjdę na budowaniu jednak kościołów. Napiszcie mi to w komentarzach, czy już się tak bawiliście. No i tak, już doczytałem dokładnie, jak tutaj to działa. Na stronie CK3 Wiki macie Resource and Gold i tutaj macie rozpisane, ile dostajecie pieniążków w zależności od tego, jaki macie tryb wasalny. Przy czym pamiętajcie, że to dotyczy tylko i bezpośrednio waszych bezpośrednich wasali. Jeżeli macie wasala waszego wasala, to nie dostajecie takich wartości, jakie są tutaj rozpisane. Wychodzi na to, że najłatwiej byłoby mi zarabiać z miast, które będą mi dostarczały 20% taxation. Oczywiście możemy też pobudować zamki, które bazowo nam dają 10%, ale możemy to również zmodyfikować poprzez kontrakty wasalne. Gdzie z tego co widzę, maksymalnie możemy z takiego wasala feudalnego wyciągać 25% podatków. Co prawda się trochę wkurzy wtedy na nas, no ale coś za coś. Możemy na przykład kazać mu nie dawać nam wojska wtedy bezpośrednio i będziemy dzięki temu więcej zarabiali. Wydaje mi się, że jednak sensowniejszym rozwiązaniem będzie stawianie jednak tych miast, ponieważ miasta wpływają bardzo mocno na rozwój developmentu w prowincjach. No, powiem szczerze, że księstwo jedno można spokojnie poświęcić na to, żeby było tam mnóstwo miast, które będą zwiększały nam development, co za tym też idzie, będą nam zwiększały dochody. Dobra, ale wróćmy do naszej wojny z Włochami, którą rozpoczęliśmy w poprzednim odcinku. Jak widzicie, idzie ona na razie ok, chociaż już przegrałem parę bitew, więc będę musiał się troszeczkę pobawić moim marszałkiem. Na stronie Eneba trwa właśnie noworoczna wyprzedaż, wiele gier, wiele nowych pozycji. Pamiętajcie, żeby wpaść z kodem Lukas, 3% zniżki, linki w opisie. Czas toczenia tych moich wojen to jest coś, o czym wam może nie wspominałem, ale bardzo fajnie jest zmieniać sobie cały czas z organizacji poborowych na szkolenie dowódców. Zobaczcie, że organizacja poborowych powoduje, że szybciej wam się regeneruje tutaj armia, a znowu szkolenie dowódców powoduje, że tą armię macie po prostu tańszą. Oczywiście też zwiększają się umiejętności walki. I fajnie jest sobie to tutaj zmieniać podczas toczenia takiej wojny, właśnie na moment, kiedy muszę się cofnąć na swoje terytorium, zreorganizować siły, tak jak teraz to robię w tym momencie, bo jednak troszeczkę się wypruliśmy, tocząc tą wojnę z Włochami. O, i co tutaj mój chciwy, towarzyski albo
zmysłowy. Czy to jest lustful? O tak, o tak. Ale będzie mi się hendożył, ale będzie mi się rozmnażał. Ewentualnie osobistego spisku, atrakcyjność plus 15. A dobra, to weźmiemy. Myślę, że warto, żeby był towarzyską postacią. Przeglądałem też tutaj z ciekawości, to wam pokażę, moich wasali, których powinien mieć wszystkich tutaj, którzy, o, widzicie, są na terytoriach księstwa małopolskiego, powinniśmy mieć bezpośrednio pod sobą. Okazuje się, że nie do końca tak jest, bo w przypadku na przykład tej pani Sandomierz podlega pod księcia z Kujaw. Tak samo mamy tutaj w przypadku Sączu. On również podlega pod księcia z Kujaw. To powoduje, no, że książę z Kujaw po pierwsze nie czerpie z tych ziem 100% korzyści. Jest to dużo, dużo zmniejszone, więc myślę, że po tej wojnie w najbliższym czasie będę tutaj reorganizował sobie to wszystko. Zabierał tytuły, oddawał tytuły, żeby wszystko wróciło na swoje miejsce, bo teraz jest po prostu jeden wielki burdello bum bum. Tylko jak to zobaczyć, jak to się dzieje, ten burdello bum bum? No był przed chwilą taki burdello bum bum, kto pod kogo podlega. To jest po prostu straszne. No więc zakończyłem wojnę o te Włochy, nie udało nam się ich zdobyć. Jest to dość upierdliwe, tym bardziej, że zostałem zaatakowany przez inne rzeczy, no więc będziemy musieli się bronić dalej. A myślę, że jednak zacznę się zajmować promowaniem naszej kultury, żeby rzeczywiście te bunty były coraz mniejsze populistów, oraz zajmę się promowaniem naszej wiary. Co znowu tutaj ktoś taki fajny był? O, mianujmy tego pana na nawracanie, bo jednak 3 lata versus 7 lat, no to jest duża różnica. A my tutaj lećmy wygrać kolejną wojnę, niestety obronną. Zobaczymy, jak nam się tutaj to uda stoczyć. A chyba źle. Ciężko ranny. Niedobrze. Nie uwierzycie, Boże, jak wam powiem, ale dosłownie żadne tutaj hrabstwo ze księstwa Małopolski nie należy do mnie. Nie wiem, jak to sprawdzać jakoś skuteczniej, tych naszych wasali bezpośrednich. O, chociaż chyba są te takie, o, tutaj paski, kto jest moim wasalem i tak dalej. I na przykład chyba ta pani nie powinna być naszym wasalem, chociaż ja jestem jej seniorem, a tutaj są terytoria, nawet nie wiem czyje dokładnie, Królestwa Białej Rusi, które Królestwo Białej Rusi należy do króla Filipa, tak? O, czekaj, czemu ty masz ten tytuł? Ej, wypowiedz wojnę, to ma być moje królestwo. No, ale potrzebuję jeszcze, nie można uzurpować tytułu kogoś, kto uważa twoją wiarę za antagonistyczną. No okej, więc trzeba po prostu go totalnie podbić. Biała Ruś nie jest jakaś duża, no ale możemy to zrobić. No ale to za jakiś czas, no jesteśmy na razie po dość ciężkiej, durnej wojnie, której nie wygrałem. Poszedł biały pokój. Więc teraz dobra, skupmy się może na odzyskaniu po kolei tej ziemi sandomierskiej i rozbudowie. Albo tutaj są, czu? Czekajcie, przejrzyjmy, jakie tutaj są terytoria warte tego, żeby je zabrać i wkurzyć moich wasali. I wychodzi na to, że Sandomierz jest niestety taką ziemią, więc wkurzmy moich wasali, a w zasadzie moją wasalkę. Odbierz wasala i chcę odebrać ci Sandomierz. Ona się zgodzi, szkoda, że nie mam nawet to haka. Będę miał 40 opinii tego wasala wobec mnie zmniejszonego, no ale trudno, no zyskaliśmy teraz bezpośredniego wasala, który będzie nam lepiej służył w najbliższym czasie. I tak jak mówiłem, chcę tutaj wznieść miasta. Możecie mi dać znać, czy robię słusznie, czy nie robię słusznie. Jestem ciekaw waszej opinii. No i okej, prawda jest względna. Aktywuję spisek fabrykowanie haka, szukaj sekretów. No i możemy teraz fabrykować haki. A teraz gdzie się je sprzedawało? Gdzie to było dokładnie? Aha, bo to nie było w dyplomacji, tylko było w zarządzaniu. Okej. I rzeczywiście z głową wiary jest ten problem, że nie jestem nią ja. I teraz jak stać się głową wiary? Bo ja mam tytuł obecna głowa wiary. Nie wiem, jak tutaj świeckie duchowieństwo. Nie wiem, jak ja tutaj to ustawiłem. Już nie pamiętam totalnie. Ale byłem na pewno jako mężczyzna głową wiary. Możliwe, że tylko mężczyźni nią mogą być. Więc poczekamy do zmiany naszego władcy i wtedy zobaczymy, jak tutaj to wyjdzie. Okej, tutaj z intrygi dalej rozwijanie kopalni w poszukiwanie brudów, żeby nam to lepiej i szybciej miało. A to kiedy mogę zmienić? Szkoda, że nie jest to jakoś tutaj rozpisane za ile lat, bo już nie ukrywam, że chciałbym te haki, wiecie, zacząć zbierać, bo dość sporo ich już pozbierałem. A tutaj jest napisane, kiedy mogę zmienić styl życia. Okej, coś się popsuło, minus 4990, co? O kurde, spolszczenie wyłączyło mi osiągnięcia. No to uważajcie na to, teraz dopiero na to zwróciłem uwagę. Szkoda, ileż ja bym mógł ich zdobyć. Ale okej, nie do końca dobrze to przecież zrozumiałem. Przecież jeżeli ja tworzę miasto, to miastem nie może zarządzać na przykład nasza hrabina Aldona.
Miastem zarządza burmistrz. Burmistrz jest wasalem hrabiny Aldony, więc on daje do hrabiny 20% i hrabina Aldona mi daje z tego 10%. No, to w takim razie chyba jednak o wiele bardziej opłaca mi się budować jednak kościoły na tych terytoriach, bo wtedy takim władcą danego kościołu jest hrabina Aldona, albo zamki. Po prostu. Troszeczkę no tutaj źle zbudowałem, więc pozostałych już zbuduję to właściwe, czyli nie miasta, ale właśnie kościoły najprawdopodobniej. Podobnie będą całe księstwo małopolskie będzie stało w kościołach albo zamkach. To żądanie pieniędzy od wasali jest naprawdę niezłe. To jest akt tyranii, który powoduje utratę 10 u wszystkich poddanych. Okej, okay. A to jest na jakiś czas? Czy jak to działa? Bo też jestem tego ciekawy. Czy to jest na jakiś czas, czy nie? Łuszczenie, nie, tyrania. Tak, na jakiś czas, 0,25 miesięcznie, czyli w parę lat to stracimy na spokojnie. A dostaliśmy prawie 1000 złota, które możemy teraz wydać na rozbudowę z nowo zdobytych ziem tutaj. Znaczy uzyskanych, ale też muszę przyznać, że jednak pozyskiwanie tych ziem nie jest łatwe, bo jakby to powiedzieć, muszę to je zabierać określonym seniorom, którzy już mają często tytuły królewskie. Jest to wojna w domowej, ponieważ chcę ich takie coś trzeba było robić długo, długo wcześniej chyba, bo teraz to totalnie nie ogarniam, jak mogę odbierać wasali. O, takie coś. Odbierz wasala Tarnów, odbierz wasala Radom. Radom chętnie mi oddadzą, więc proszę bardzo, on ma wrócić do mnie. A tej królowej, żeby nie była jakaś tutaj, wiecie, żadna mordu, to może ją uprowadźmy? Nie ma na to szans. O, jednak dało jej się wysłać hajs i jest teraz bardzo do nas przychylna, a my zyskaliśmy Radom. Tak, który jest znowu bezpośrednio pod naszym panowaniem. No i po dłuższych perypetiach, przekupstwach i tak dalej udało nam się odzyskać wszystkie ziemie księstwa Małopolskiej. Całe wróciło pod nasze bezpośrednie panowanie i teraz to my sprawujemy władzę i możemy rozwijać te prowincje dla nas. I chyba nawet już wszystkie mam pobudowane, więc teraz mnie czeka tylko i wyłącznie ulepszanie tego w najbliższym czasie. Powiem szczerze, że no, pilnowanie czegoś takiego to jest bardzo duży problem osobiście dla mnie, żeby tutaj to wszystko znajdowało się pod właściwym tytułem królewskim, pod właściwym tytułem księstwa, bo zobaczcie, teraz tu jest Ruś, tutaj jest kolejna Ruś, tutaj już Ruś Biała i trzeba tego wszystkiego tutaj pilnować, bo to są właściwe tytuły królewskie, a realnie to wygląda trochę inaczej. Chociaż nie wiem, jak tutaj było na to spojrzeć. W którym momencie mogę łatwo sobie spojrzeć, o kto posiada jakie terytoria. Zobaczcie, tutaj na część Królestwa Polskim jest część Królestwa Litwy i tak dalej. Jest to dość problematyczne i trzeba byłoby to jakoś poczyścić tak naprawdę, ale nie mam dobrego sposobu i szybkiego sposobu na poradzenie sobie z tym, więc możecie mi ewentualnie tutaj podpowiedzieć. Ładnie już zarabiamy. Przez zwykłe wyczyszczenie jednego księstwa bardzo zwiększyłem nasze dochody. Też sprawdzam, czy wszystkie kontrakty feudalne modyfikuję mniej więcej w ten sposób, żeby dostawać pieniądze tutaj z całego księstwa Małopolski, a żeby znowu niekoniecznie mieć wojsko, bo to i tak są małe liczby, jeżeli mam być szczery, więc wolę to księstwo tutaj zmodyfikować. Czemu nie mogę? No ale w skrócie właśnie dążę do tego, żeby tutaj mieć jak najwyższe podatki, a jednocześnie jak najmniej poborowych i w ten sposób buduję sobie całe tutaj to jedno księstwo. Pozostałe będę już raczej modyfikował, żeby były mniej więcej porówno. Wszystko ma być tutaj z tych moich wasali i będziemy się tym zaraz zajmowali. Jeszcze przejrzę tych moich wasali, czy na pewno wszystkich posiadam ja. Szkoda trochę, że boty tego nie pilnują, że o, widzicie, na przykład tu mam niewłaściwego wasala i tu mam niewłaściwego wasala, książę Halisz, którego muszę przekazać, bo jest on częścią, księstwo Halisz jest częścią Cesarstwa Rosji, Królestwa Rusi Halicko-Wołyńskiej, więc tutaj powinienem przekazać tej Rusi teraz tego księcia, po tym jak zabrałem mu terytoria księstwa Małopolski. No i mamy pierwszą linię naszą całej tutaj renomy już odblokowaną. Szkoda, że nie dostałem za to achievementa, no ale trudno. Kolejnym razem to zrobimy i myślę, że teraz pójdziemy sobie w sumie to w różne te. Na początek powszechną opinię plus 5, bo to jest też dość sporo. Myślę, że płodność sobie zwiększymy.
i tutaj członkowie dynastii otrzymują lepsze cechy edukacji, pilna młodzież. To sobie też rozwiniemy i zobaczymy, jak nam się tutaj to ułoży. A jeszcze póki będzie żyła nasza królowa, będę starał się rozwijać nasze terytoria bezpośrednią kontrolą. O, znowu zobligujmy poddanych, zobaczmy, jak tutaj to pójdzie, że każdy 715 postrach nam wzrośnie, albo tylko królowa Adelaida. Myślę, że każdy niech się zrzuca, powszechny podatek i zobaczymy, jak nam tutaj to wyjdzie. 1350, no i ja tutaj dalej przeklikuję rozbudowę naszych ziem, żeby się tu upewnić, że chcę mieć wszystko. Tak jak mówiłem, no zależy mi na tym, żeby głównie tutaj zarabiać na tych moich terytoriach księstwa małopolskiego i też staram się tak rozwinąć te terytoria. Wydaję pieniądze, niech to się tutaj nam buduje. Ziemie pasterskie, zbudujmy też to. Staram się wszystko tutaj wszędzie postawić. Szkoda, że nie mogę ulepszyć na wyższe poziomy, żeby samemu bezpośrednio więcej zarabiać. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego, bo z technologią jestem trochę do tyłu. I z tego, co doczytałem jeszcze w międzyczasie, to żeby technologię teraz szybciej rozwijać, to przydałoby nam się podatki z posiadłości plus 2%, nie wiem, czy to jest opłacalne, to przydałoby nam się wyszkolić jednak w nauce nasze postacie w najbliższym czasie i wtedy byśmy szybko nadrobili te zaległości również edukacyjne. I myślę, że właśnie pójdziemy w tą stronę w najbliższym czasie. Nie będziemy dzielili łoża. No, nasza postać zyskała teraz cechę legendarna biesiedniczka, cecha stylu życia. Cechę edukacyjną to jest charyzmatyczna negocjatorka. Jeszcze tutaj widzę, że jest łowcza nowicjuszka, więc może też na łowy się wybierzmy, o ile to przetrwa nasza cesarzowa. No, trochę pieniędzy ze sprzedaży więźniów i haków zdobyłem, więc możemy utworzyć kolejne królestwa. Królestwo Estonii, z tego co widzę. Możemy utworzyć Królestwo Wschodniofrankińskie, Księstwo Litewskie. O dziwo mogę wytworzyć, co jest bardzo dziwne, bo przecież istnieje Królestwo Litewskie, więc to jest bardzo, bardzo dziwne. Księstwo Estonii nawet istnieje. I w sumie przydałoby się coś w tamtym regionie podbić. Nie wiem, czy mi są potrzebne te tytuły. No ale mamy je. Tutaj dla nas z przyjemnością. Czekajcie, bo Księstwo Litewskie jest w tym regionie. Należy ono do Królestwa Litwy. O Boże, jakie to jest skomplikowane wszystko. A teraz przez to, że mam pewnie za dużo tych tytułów, to wszyscy mnie nienawidzą. Albo nie aż tak dużo. Może nie twórzmy tego więcej, bo nie ogarnę tego w tym temacie. A w sumie to jest bardzo ciekawe, bo aż tyle tytułów mam. Nie wiem, czy to się opłaca tworzyć, czy nie opłaca się ich tworzyć. Jak są jakieś nowe? Ups! Oj, mam przejebane. To jest bardzo ciekawe. Wasale, którzy nie mogą brać udziału, dołączać do frakcji, jest tutaj mój mąż, a jednocześnie jest tutaj. Oj, pięknie, wojna się zakończyła, ponieważ zmarł mój małżonek, który był o dziwo przywódcą tej frakcji. Już nie mógł być przywódcą tej frakcji, chyba że właśnie wygrali. Ale że... Nie no, wygrałem. Nie wiem, jakim cudem wygrałem tą wojnę, ale wygrałem. Nie wiem, co się totalnie tutaj wydarzyło. Tą dupę trzeba totalnie uwięzić i zrobić jej złe rzeczy, bo tak. Ale tak, na pewno nie może już wystąpić o tytuł cesarstwa, bo ją wydziedziczyłem. Widzę, że ma wojnę z Królestwem Litwy również. Więc może tak, to tutaj tak sobie to zabezpieczmy. Oh my god, nie mam żadnego pojęcia, co tu się wydarzyło, czemu ta wojna dobiegła końcowi, no ale jestem zadowolony. Muszę bardziej na te frakcje uważać, bo ponieważ bardzo często te frakcje populistyczne mylą mi się z frakcjami, które mi się tutaj zawiązują normalnymi i tak za bardzo nie wiem, o co tu chodzi. A to tutaj znowu, wezwij do wojny. Okej. Niech będzie jakaś mała, durna wojna. No i okej, mamy teraz kolejną wojnę domową, tylko teraz mamy lekką przewagę. Jest to wojna w domowej, ponieważ chce uwięzić tą grubą królową. Ona non-topper zbiera jakieś tutaj armię przeciwko mnie, więc ja wystawiam swoje i ruszamy, żeby jej wklepać. Ni mniej, ni więcej, a po prostu jej wklepać. Mam nadzieję, że nam się to uda. Naszej córce Zofii pozwolmy, synowi temu pozwolmy, tego gościa zaprośmy. Jak widzicie, mamy spore zapasy gotówki. Naszemu następcy zabrońmy być... Oczywiście tutaj brać udział w wojnie. Nie chcę, żeby zginął. Więc tak tutaj sobie to porobimy. Pułki rozwinięte, chociaż jak widzę nie do końca. Zwiększmy. Jest to dość droga armia teraz i przydałoby nam się mieć jeszcze więcej onagerów, które na szczęście są tanie, więc możemy ich mieć, żeby przyspieszyć nasze
obleganie. No i na razie tyle pieniędzy sobie zostawimy. I ruszamy na dość ciężką wojnę. No ale pierwsza bitwa z... O Boże, on jest nagi, mam nadzieję... Nie, jest listek figowy, więc go nie dać. Myślę, że brak zbroi podczas wojny to nie jest korzystna cecha dla naszych przeciwników, więc pozbądźmy się ich jeszcze wtedy, jeszcze bardziej. Myślę, że to powinno nam ułatwić sprawę. No i wygraliśmy, zajmując ich stolicę i dosłownie tocząc jedną bitwę, więc chyba kogoś tutaj złapałem. Wymusiliśmy żądanie, grubaska trafia do więzienia wraz z małżonkiem. Oj, oj, nie powiem, ja myślę, że wyślemy ją na przymusowe odchudzanie. O, przenieśmy ją do lochu. Nie ma jak przymusowe odchudzanie, wiem, że trochę stresu. Drugi poziom stresu, o kurde, to źle akurat. Trochę przegiąłem, ale to może imprezę zorganizujemy, żeby nam stres się... O Jezus, ile tych decyzji ja tutaj mam. No to wyprawmy ucztę. 80 stresu w dół leci. No i niestety, nasza królowa zmarła w wieku 76 lat. Na tron wchodzi cesarz Karol. Już nawet nie wiem, który tego imienia. Nie wiem, tak czwarty chyba, na to by wychodziło. I teraz on objął władzę, ma jedną królową, ale zaraz tutaj nadgonimy to wszystko i mamy... Jesteś głową dynastii. Czemu nie jestem głową dynastii? Jak to się mogło stać, że nie jestem głową dynastii? Więc zaraz to zobaczymy, co tutaj się wydarzyło. Ej, on ma cechę dyplomaty na maksa zrobioną. To może pójdźmy u niego teraz... No, wypadałoby iść w wojsko, na przykład dread zwiększać. Ma też to dość wysoko. Byśmy mogli pójść w nadzorce, w overseera. Co zwiększa bardzo przyrost kontroli, plus 50%. Ale myślę, że pójdziemy może w naukę mimo wszystko. Raczej tak czy siak te poboczne wszystkie zawsze się rozwijają wolniej, jeżeli dobrze wiem, pamiętam. 32, 32, 32 na miesiąc. Tutaj mamy 37, tu 32, 32, 32. Tak, więc lećmy w tą stronę. Przyrost rozwoju, mała premia do zdrowia. W sumie nie będzie mała premia do zdrowia, bo mi zależy na tym, żeby on żył jak najdłużej. Wolne miejsca w Radzie. Oj, trochę się tego tutaj nazbierało. Obyśmy mieli dobre postacie w dyplomacji. I mamy takie. Mianujmy go. Poprawa spraw... A nie, zagraniczne, wewnętrzne. Tutaj potrzebujemy królową. Tą dajmy, żeby dalej zasiadała w Radzie. Naszym mistrzem szpiegów będzie księżna Danuta. Mianujmy ją. I widzę, że mamy jakiegoś typa tutaj z religią nie takiego, bo dość niską. Tutaj byśmy dali księżną Gabrielę, która jest naszym powerful wasal, więc jak najbardziej opłaca nam się ją dać, żeby była naszym potężnym wasalem. A, i to ona była głową dynastii naszej? Nie wierzę w to. Jakim prawem? No nic, odebrałem jej terytoria tutaj od Bawarii, które należały do Czech, specjalnie. Tutaj myślę, że moglibyśmy utworzyć nie księstwo, ale królestwo. A nie, to też jest wszystko częścią jednego królestwa, czyli jest księstwo Austrii. Nie ma czegoś takiego jak księstwo, królestwo Austrii, nie, to wszystko jest królestwo bawarskie. No nic, potężne to królestwo, jest dość to upierdliwe, no ale trudno. A skoro jesteśmy... głową rodu, no to wreszcie mogę to zrobić. Silna krew, mała premia do zdrowia, dynastia Lędźwian wreszcie staje się nad dynastią krew. Zyskujesz przydomek krew ojciec. Jakkolwiek to znaczy krew ojciec. No fajnie, nie powiem. I teraz chyba każdy członek naszej dynastii będzie żył dłużej. To jest jeszcze lepsze. Szkoda, że nie mam tego sabatu czarownic, no ale to płonność średnia premia do zdrowia. To trzeba byłoby zrobić na samym początku. Tutaj witchcraft. Póki mieliśmy małą dynastię, no teraz jest to praktycznie niemożliwe, żeby 60% dorosłych członków mojego rodu miało właśnie tą cechę charakteru. To jest po prostu niemożliwe, bo na ten moment mój ród liczy prawie 1000 członków. Więc jak widzicie, no dość potężnym rodem staliśmy się. No i nasza mała Lechia tutaj no, cały czas jest taka malutka. No walczymy teraz o przetrwanie i uczę się zarządzania dużym państwem. Powiem wam, że jest znacznie ciężej niż myślałem.